do tej twojej idealnej torebki. Jedna z najlepszych na targi. Tak. Tak ci się podoba, to później sobie ją weźmiesz. Będziesz nosił baterię, no, wszystko. A się byś wiedział, że sobie weźmie. To jest jej premiera przecież dzisiaj. Ona jest znów na New Hollanda niebieska widzę taka. Tak. W miarę. Jak to wygląda? No powiem ci, że niestety nie można do niego jeszcze wsiadać. To jeszcze wielka nowość. Ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy takimi jeździć. Na razie trochę przerażająco. Ty lubisz komputery. Ale super. Tablet w kierownicy. To siedzenie fajne. Tutaj też. Tak. Chyba. Nie, to jest. Odbija się trochę mi tutaj, ale myślę, że coś tam będziecie widzieć. Specjalnie zrobili tutaj taki podest, żeby można było zobaczyć. Nie może bo, być udostępniany. Bo niestety nie ma żadnej opcji jeszcze tego udostępnić dla zwiedzających, żeby tam siadać czy coś tam robić. Ale może w niedługim czasie się uda. Jeszcze parę lat to będziemy jeździć. Jeszcze pod wrażeniem. Generalnie podzespoły widać kształtem, budową. Tu wszystko jest jak w starszych ciągnikach seryjnych. Most i tak dalej z tyłu, tylny most przedni, nie wiem jak ten silnik, być może blok też jest podobny, ale no to już jest konstrukcja całkiem inna. Tak pochowane wszystko, że... Jeszcze potrzeba czasu. Co tam jest, tam jest elektro chyba, nie? Nie, jest taka czerwona. Nie, dynamic command to może być. Ja chcę do autokomanda. O, tutaj jest power command, z tego co widzę po joysticku. Dynamic command. Dynamic mi się też podoba. Także zobaczymy. Myślę, że do T6 to jest ciekawa opcja. Oj, jak ja ten zapach pamiętam, jak się odbierało. Kurde. Upolowaliśmy autokomanda T7270. Ale widzę, że chyba fajna wersja dla mnie. W skórach. Jeszcze w tej limitowanej kolorystyce. Właśnie o takim czymś mówiłem wcześniej. Siadaj i oceń. Siedzenie. Jak tam? Na pewno lepsze. Ja sobie muszę obczaić, bo to wiesz. Skóry są nice. Autokomand mnie ciekawi, chociaż nie mam doświadczenia z nim, ale na pewno jest ciekawa opcja i wygodna. Kwestia ustawień. Ciekawe, jakby to się sprawdzało. No, na pewno więcej bajerów jak Dynamic Command. Monitor elektrohydrauliczne już tutaj wyjścia. Cyberdach, to wszystko jest jak w naszych. Nic się nie różni. No, ale no ciekawe takie wszystko. Zawsze to trochę odmienne. Skóra? Skóra. Fajna kierowniczka. Taka fajna jak ta pani kierowniczka. Kurde, skrzyneczka by się przydała. W roli pasażera w sumie dziwne uczucie. Najczęściej jestem o tutaj. A pan? Co pan robi? No ja tutaj czekam, bo mi skrzyneczkę mają przy niej, żeby usiąść. Przystosujemy, jak będzie nasz. Dobra, trzeba wysiadać, bo tu nie wygląda. O, te liczniki nowe, podoba mi się. No, one są fajne. Dobra, puśćcie mnie, bo ja muszę to ocenić. Ja muszę ocenić. Takie dobre? Takie dobre, żeby mnie nie puścisz? Nie, nie wygodnie. No nie wpuszczę cię. To mnie wypuść. Starą też szóstką mam jeździć całe życie? Nie. Znaczy, nie, no, jeszcze nie stara, ale będzie już bardzo stara. Nie, jak nie wpuszczaj, ale mnie wypuść. To ty będziesz jeździł starą, a ja tym. Aha, nie no, dobra. Ja tam też szóstkę kocham, to mogę jeździć. Upolowany autokomand. Pojeździć nie ma gdzie, a przydałoby się. Wszystko podobne, dobrze znane, ale jednak to jest troszkę inne. Myszka tutaj fajnie. Też nic nie zmieniali, jakieś tam inne systemy, tylko jest tradycyjnie myszka New Hollandowa. Joystick bardzo wygodny. Podobny do Fenda. Już mieliście okazję zaobserwować na kanale, kiedy sterowałem turem w Fendzie takim joystickiem. Kierownica skórzana, fajna. Nowe wskaźniki.
Dół to samo, pedały. Wszystko, nic się nie zmieniło. Tutaj to nie wiem w sumie. A to jest chyba od regulacji jakiegoś wysuwu? Nie wiem, ja teraz nie mogę, mam jedną rękę zajętą. Widok do tyłu dobrze znany, tylko kolorystyka inna. Ale mi tutaj poparcie przedstawili. Muszę odwrócić, zobaczyć sobie. No bo on jest spuszczone powietrze ma i nie mogę go obrócić. Szkoda. Bardzo fajna widoczność. Wszędzie pospuszczać to muszą, no. Pompować się nauczcie, a nie spuszczać. Ręcznie spuszczony. Bezpieczeństwa nie przestrzegają. Podgrzewanie jest. To mi się podoba. Fotel też siódemkowy. Tylko że skóry tutaj ma co nieco na sobie. Ogólnie fajnie, fajnie. Kupiłeś sobie takiego? Na pewno. Autokomanda muszę przetestować, ale jeszcze no nie mam takich tutaj doświadczeń. Prezes. No to będzie napisane. Drugi prezes. To nie będzie dodane. Jak dobrze, że jestem montażystą. Nie, to jest cudeńk. Cudeńk, normalnie. Kupię sobie taki. Gdzieś 17 lat byłem pozytywny. Także Bisona nie projektowałem od początku, później byłem włączony, natomiast tak praktycznie od początku zajmowałem się Gigantem. Czyli Gigant był, że tak powiem, już tam byłem skręcony na całe. Generalnie, wszystko bardzo zrozumiałe pan opowiedział, mnie tylko właśnie zastanawiał, jakie też pytanie zadałem. No, dlaczego ta gardziel była taka krótka w Bisonie? To znaczy, ja to nawet... To już mnie dzisiaj to ktoś mi tak robiła. Przede wszystkim zapamiętaj, dlaczego ona była taka grubna. Dlatego, że ten zespół żliwny to jest jakaś masa. I nie o równowagę, o obciążenie skrzyni biegu. Najsłabszym elementem w Bisonie Supre była skrzynia biegu, bo ona była elementem nośnym, elementem konstrukcyjnym ramy. Zespół żliwny odsunąłeś, ten przyszedł żliwny daleko, to pojawiały się potworne siły na te pochy. Ramię robi masę. No to razem ma ramię. Szczególnie przejeżdżając przez rów, jakieś sztania. Wiesz, no po pola są też nie rury, bo teraz już jest coraz mniej pól, jakby wiesz, na... Uprawiony. Nie, no i już kiedyś ludzie wszyscy uprawiali pola na zagon, nie? Na zagon, przecież dopiero parę lat się uprawiali. No, ale jeszcze też uprawiają przecież są pługi zagonowe i tych brud jest. I w większości bizony koszą właśnie te pola. Te pola. I on musi, wiesz, puszczać się, przejeżdżać przez miedzę. Tym bardziej, że te bizony są wykorzystywane do koszenia pól jakby tych mniejszych areałów. No i stąd tego. I tutaj główna przyczyna była, że nie było zgody głównego konstruktora na wydłużenie tej gardzieli, bo naprawa tej skrzyni była bardzo uciążliwa. Odkręcenie tej pokrywy i tam na czuja, wkładanie tej ręki w tym oleju, tam grzebanie, co tam się stało, czy coś takiego. No to jest diagnostyka. No to sam jest doskonale. Wykusiłem 60 hektarów w ubiegłym sezonie bizonem, także no znam trochę. Trzeba było większe posiadanie. No ja wiem, ja słuchałem to o tym zębcu. No. Tak to było, nie można było więcej. Szkoda pana głosu, bo pan tutaj się nam opowiada wszystkim. Dziękuję bardzo, naprawdę miło było poznać. Komputer jak nie w fokusie, tylko w rozsiewaczu. O, taki do Zetora, nie? Do 80-tki pużek. M-ka. A tu mamy hydrauliczne zabezpieczenia właśnie, fajne, nie? O, to taki sam jak nasz, tylko na lądkach. To samo, tylko inne odkładnie. Krosik jest. Widziałeś? Ciekawie to wygląda.
nieraz używaliśmy tam gdzieś na testach. Jeszcze tutaj z rozsiewaczem do poplonu. Szkoda tylko, że ta talerzówka nie jest z przodu, przed łapami. Czasami to się przydaje, bo łapy lubią się zatkać, a talerzówka jednak by pocięłaby to i by to wtedy lepiej tam wszystko przepływało przez te łapy. Zamówienie na ujęcie z fendem. Ktoś... Będę tak szła i... Gagro TV się naoglądało, widzę tutaj. Fend się spodobał. Zastanawia mnie tylko jedno. Fend, niby taka marka, a widzę nie wszystkie jeszcze są lampy na LED-ach. Jakieś większość jeszcze tutaj zwykłe halogeny. Valtra tym bardziej. Ale to tam jakoś mnie bardzo nie dziwi, tylko Fend, żeby nie miał LED-ów. New Holland ma wszystko w standardzie, już praktycznie wychodzi teraz na LED-ach. No, nawet kolor podobny. Niedługo żniwa. Stęskniłeś się też? No. Szczególnie za tym bieganiem w tym koleżankami. Ale fajna ta. Fajna ścianka. No. Fez. Jaguar na Terra Traku. Wcześniej jakoś takie popularne to nie było. Teraz widzę, to dużo tutaj reklamują. We Francji robione. Ładna, ładna. No nie powiem, że nie, bo ładna. No pewnie, że ładna. O, patrz jakie te oświetlenie. Fajne oświetlenie ma. Trzy na boki, jest tu Fez. My chcemy do manitki założyć jeszcze po jednej na bok. 360, a tu nie, no to jest cyrk. Szkoda, że nie LEDy też, to ciągnie prądu sporo. Trzy, tam góra jest, nie wiadomo, z tamtej strony to samo. I tu, no, wsteczny tak na boki trochę, ale mamy tutaj. Na ramieniu też na górze. Na kabinie jak w manitce i na górze jeszcze na ramieniu. No to ja współczuję tutaj, alternator ma co robić. Silnik się wkoła alternatora? Tak. Do Zetora, do 80, bo zakładałem kiedyś dużo tam lamp. Alternator mocny, znaczy nie taki mocny, 70 amper, ale jak na Zetora to było sporo. To się tam wszyscy śmiali, że silnik się wokół alternatora obróci. No. Jak my jutro stąd o 5 wyjedziemy, a na pewno jeszcze pewnie coś się przeciągnie, plus 8 godzin drogi, to będzie wesołytko. No i co? Lajcik. Mało się po nocach jeździ w polu orze takimi, no takimi to jeszcze aż nie. O, bardziej tam. Bardziej przystępne. Ale po malutku. Proszę. Pusto, już cicho. Sprzątają, mamy jeszcze. Mi się tutaj bardzo podoba, powiem wam, że mogę tu nawet spać w jakimś pojeździe fajnym. Tamten osobnik mnie ciekawi, ale jeszcze jest zakazany niestety. No. Tutaj kombajn produkowany w Polsce, ale to będziecie mieli możliwość obejrzeć ciekawsze wypowiedzi na jego temat. Zobaczycie gdzie. Wszystko będzie tam bardzo pokazane, myślę, w miarę dobrze, żeby to szło znaleźć jako tako na kanale. A tu jest ciemność i powiem wam, pożegnamy się na razie.